Tak, ogólnie rzecz ujmując, Warszawa jest katolicka. Tam za nami, no, widziałyśmy cerkwie na wystawie przy cerkwi Świętej Marii Magdaleny, ale właściwie do tej cerkwi Świętej Marii Magdaleny nikt nie zagląda, mało kto co wie. No i tutaj, że Warszawa jest katolicka i mamy edukacyjną taką porównywarkę, proszę Państwa, że tam za Wisłą po lewej stronie Świętej Marii Magdaleny przy ZOO, przy Miśkach Warszawskich, tam przy Florianie, nawet tym katolickim, cerkiew prawosławna i tam czasem wychodzi Baciuszka i metropolita Polski, cały Sawa z brodą, prawda? Ale tutaj te brody, proszę Państwa, na Starówce, to mogą być już tych dziadów katolickich. I to jest ta różnica. Także tam cerkiew prawosławna, tu się jakaś dziadyga pcha, kopcąca poszła, Państwo zobaczą, bo dziady katolickie są niekulturalne, niegrzeczne, na chama, na siłę, za wszelką cenę i tam u Floriana siedzą też, pokaz mody mają, a o jakimś tam grubym na Facebooku mówi, och, członka to nie pokaże grubemu, łysemu, jakiemuś tam. I oni tak wciąż, że ta tak wygląda, a ta ślepa, a ta garbata, a ta kudłata, wiesz, rozmowy katolickie niszowe w kościele katolickim, niszowe, czyli rozmowy gminu. No to więc ta broda taka typowa dziadowska i mają tutaj te pazury też brudne, brudne, zaniedbane i siedzą pod kościołami katolickimi oczywiście, bo tutaj Święta Anna, o tu zaraz Święta Anna, która się sypała też strasznie, że brali, a prosili, żeby na te mury, bo się sypie, bo się wali.